znają Boga tacy państwo właśnie. Proszę bardzo, pokażcie się, bo jesteście najpiękniejsi z nas wszystkich. Dzisiaj ci młodzi ludzie, którzy najpierw poznali Boga i się w Nim zakochali, podjęli decyzję, że będą małżeństwem. To jest wielka rzecz, jak ja patrzę na małżeństwa. Ja jestem z moją zacną żoną, ta pani tutaj, co tam grała na perkusji, jest moją żoną. Poznałem ją, jak miała 15 lat. I jesteśmy ze sobą tyle lat, przeszliśmy straszne rzeczy. Zobaczcie, jak się dobrze mamy, bo jeżeli małżeństwo jest z nieba, to przetrwa każdą opresję piekła. I wierzymy w to, że to małżeństwo jest z nieba. Chcielibyśmy was uczcić tak, jak potrafimy, i modlić się o was. Chcę, żebyście podziękowali, przyjaciele, Bogu za tych ludzi. Za Krystiana i za Ewę. Niech to będzie coś, co będzie naszym błogosławieństwem dla was. Uwielbiamy cię, Ojcze, za nich. Cieszcie się tą chwilą, mamy coś dla was. Ładna pioseneczka. Chcemy was błogosławić tą piosenką. To jest nasza modlitwa do Boga. Modlitwa dziękczynna za was. Dzięki Jezu za tę chwilę. Serce jak szalone bije. Twoja miłość we mnie żyje. Dzisiaj czuję to, co ty. Teraz szczęścia trwa godzina. Niech się chwila ta zatrzyma. Moim szczęściem chcę nakarmić całutki świat, spragniony tak wielka miłość mnie rozpiera. Jezus zawsze wiesz.
jeszcze raz, Przemek. Dzięki Jezu za tą chwilę. Serce jak szalone bije. Twoja miłość we mnie żyje. Dzisiaj czuję to, co ty. Teraz szczęścia trwa godzina. Niech się chwila ta zatrzyma. Moim szczęściem jest mi.
Galiny. Ojcze, my dziękujemy Ci za ich życie. Dziękujemy Ci, że Ty połączyłeś ich tak w cudowny sposób. Dziękujemy Tobie, że oni się rozpoznali, że oni się wywąchali, że oni rozpoznali w sobie nawzajem Ciebie. Ojcze, ja dziękuję Tobie za miłość w ich życiu. Ja dziękuję Tobie, że miłość będzie przykrywała wiele mankamentów i wad. Miłość nie zawodzi. Ja uwielbiam Ciebie za ich życie. Święty, potężny Boże, Ty, który przyszedłeś do ich życia, Ty, który ich zbawiłeś, ja uwielbiam Cię. Ojcze, ja modlę się o to, aby oni zawsze byli głową, a nie ogonem, aby zawsze byli z przodu, a nie z tyłu, aby zawsze zarządzali, aby z perspektywy tego, jaki mają autorytet w Tobie, Jezus, zawsze zarządzali w swoim życiu. Ojcze, ja modlę się o ich małżeństwo, modlę się o ich finanse, modlę się o ich dzieci, Ojcze. Ja modlę się o ich życie, Ojcze, seksualne, Ojcze. Niech ono zawsze będzie, Ojcze, najlepsze. Niech Ewa będzie najlepszą kochanką dla swojego męża. A niech mąż, Ojcze, będzie kreatywny. Ja uwielbiam Ciebie za to. Uwielbiam Cię, że ich oczy są skierowane na Ciebie. Dziękuję Tobie za to. Dziękuję Ci za to święte połączenie. Halleluja. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam wszelki diabelski plan przeciwko ich życiu. Związuję Ciebie, diable, i nie pozwalam Ci działać. Nakazuję, abyś zabrał swoje ręce z ich życia. Nie masz na nich żadnej władzy. Nie masz nad nimi żadnego prawa. W imieniu Jezusa my ich ochraniamy autorytetem Kościoła. Ja dziękuję Tobie, że od dnia, kiedy poznali Ciebie, zostali wszczepieni do Kościoła i że Kościół stał się ich rodziną. Ja dziękuję Tobie, że oni opuścili wrota swoich domów i złączyli się z niebiańskim Kościołem, z niebiańską rodziną. Ja uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie za to, Jezusie. Ojcze, dziękuję Tobie, że każdy ich dzień będzie lepszy niż poprzedni. Że ich dzieci będą zdrowe, silne, że będą służyć Tobie. Ojcze, dziękuję Ci za ich służbę. Dziękuję Ci, że teraz, Ojcze, ich służba będzie się jeszcze bardziej poszerzać, że jeszcze będzie wywierała większy wpływ, Ojcze. Dziękuję Ci za nich, Ojcze. Uwielbiamy Ciebie za nich. Pan młody może pocałować moją młodą? Wielka miłość! Halleluja! Miłość zwyciężyła śmierć! Wielka miłość! Się wysypało ostatnio dużo i tak coś czuję, że się na tym nie zatrzyma.